Jeżeli szukasz słuchawek, z jednej strony w miarę rozsądnej cenie, a z drugiej takich, które nie boją się na przykład zawilgocenia związanego z treningiem, to zapraszam do krótkiego filmiku na ten temat. Cześć czołem, Kuski z, Tak jest, zrosłołem, a dzisiaj będzie ze słuchawkami. Zawołanie kanałowe musi być. Co to ja, mam, słuchajcie, drodzy widzowie, chcę dzisiaj pokazać. Nie jest to jakaś bombowa nowość. Ale myślę, że ciekawa jest to o tyle propozycja, że te słuchawki w tej chwili w mediach kosztują na przykład nie, żebym coś z tego wiecie, miał, ale zauważyłem, że rzeczywiście na stronie u nich za 199,99 zł. No jest to o tyle fajne, że dla mnie może mniej, że ja je kupiłem za 250 jeszcze nie tak dawno, więc faktycznie dobra cena robi swoje. Co to za model jest? To jest model, słuchajcie, WFC 500. Słuchawki, o których bardzo dużo czytałem, dużo dobrego czytałem. No i dlatego je po prostu kupiłem. Czy to etui robi jakieś takie, powiedziałbym, wow wrażenie? Na pewno nie. Jeżeli widzieliście któryś z moich filmików, najlepiej ostatni, bo się już dostałem z tymi słuchawkami, mówię tu o Creative, Creative Outlier, no to one robiły rzeczywiście fenomenalne wrażenie, taki wiecie premium look. No ale co z tego? Jak lewa słuchawka po dwóch czy trzech miesiącach znowu przestała grać praktycznie, albo ledwo grała. Więc wiecie, ich premium look mogą sobie wsadzić między bajki. Szczególnie, że tam te słuchawki nominalnie kosztowały na około 300, chyba 50 nawet złotych. No więc no, nie oszukujmy się, to jest, jakby, to jest inna, inna półka cenowa. Natomiast powiem wam w ten sposób. ok, 10 godzin. Gry na baterii, która jest zbudowana, dobra słyszalność jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, drugie 10 godzin, które uzyskujemy po naładowaniu z tego etui, które jest oczywiście powerbankiem, przyciski fizyczne. I powiem Wam szczerze, obawiałem się tego troszeczkę, czy te fizyczne przyciski nie, nie okażą się jakoś takie hałaśliwe dla mnie, bo w tym kreatywie to był dotyk. I co? No i jajo chciałby się żartobliwie powiedzieć, i nic, i wszystko jest w porządku, słuchajcie, niczemu to nie szkodzi. Te przyciski w żaden sposób nie, nie, nie rezonują tak mocno, żeby to było nieprzyjemne. Słuchawka leży poza tym, yy, czy słuchawki, oczywiście obie, doskonale leżą, leżą w uchu. Yy, te silikonowe wkładki, które tutaj widzicie, to jest większy rozmiar, który ja sobie dobrałem, bardzo dobrze leżą w uchu. Nie wypadają. Mała masa sprawia, że te słuchawki nie mają tendencji do wypadania z uszu. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o trening, oczywiście. Co więcej, no mamy tutaj pudełeczko, które mogę pokazać. Jest informacja wyraźna, że jest tutaj ten certyfikat IPX4 która zapewnia nam, że te słuchawki, czy gwarantuje w jakimś stopniu jednak, że te słuchawki, które jeżeli ulegną zawilgoceniu, nie mówię tutaj, wiecie, nie wiem, pływaniu czy, czy, czy płukaniu ich pod kranem, to nic im się takiego tak naprawdę niepokojącego nie powinno stać. Pokażę jeszcze przy okazji, że no, w samym pudełku, wiecie, taki monosa, to wszystko skartonowe, takie eko, no tutaj nic specjalnego nie mamy, mamy wkładeczki, kabelek, no i tak naprawdę to wszystko. Tylko pytanie, czy... To więcej byłoby tutaj potrzebne. Moim zdaniem nie. Samo tu i faktycznie mogłoby po tym kreatywie, o którym wspominałem kilka razy, mogło być dla mnie troszeczkę bardziej, powiedziałbym, takie solidne, ale wiecie co? I czemu to nie przeszkadza? Jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia, to na papierze to jest, słuchajcie, od 20 herców do 20 tysięcy herców, ale powiem Wam w ten sposób. Korzystam z aplikacji Sony, która jest zainstalowana na telefonie i naprawdę, wierzcie mi, dźwięk jest wyśmienity. Rzadko się zdarza, żebym miał słuchawki, w których chcę e, zmienić ustawienia, jeżeli chodzi o bas. To znaczy, że chcę go troszeczkę e, zmniejszyć. Naprawdę bas jest fantastyczny, moim zdaniem e, dźwięk e, oddają doskonale. Nie wygrzewałem tych słuchawek jeszcze, jak to mówi się, żargonem audiofilskim. Nie, żebym jakimś strasznym audiofilem był, ale nie pracowało jeszcze jakoś tam dłuższy czas bez przerwy. Przyjdzie na to czas, pomimo tego powiem Wam, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Żadnego ANC w nich nie ma ale mi tego nie brakuje, zresztą w tych Creative'ach niewiele on wnosił, jedynie może irytowało mnie to, że raz na jakiś czas dotknięta słuchawka znowuż włączała opcję tego kasowania szumów, a raczej z niej wychodziła włączając Ambient Sound, czyli słuchałem na mikrofonach, co się dzieje wokół. Jest to po prostu dla mnie absolutnie zbędne. Tutaj żadnej głębokiej konfiguracji nie ma, są odpowiednio przypisane do przycisków możliwości podgłośnienia, ściszania. Włączania muzyki, którą odtwarzamy, czy te zatrzymania. Według mnie wszystko, co powinno być w tych słuchawkach, jest. No i cóż, według mnie naprawdę fajny deal za 200 zł tego typu słuchawki kupić. Tyle z mojej strony. Jeżeli coś Wam się spodobało, zapraszam do subskrypcji. Kciuk w górę. No i cóż, życzę wielu miłych chwil spędzonych w otoczeniu muzyki z jakichś dobrych słuchawek, na przykład takich jak te firmy Sony. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.